ostatnich 15 latach są w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o liczbę zdobycia. Ma 7 kolejnych zwycięstw, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Barcelona 6 kolejnych wygranych w lidze. Tak to wszystko. Almerii również pozwolili tylko na jeden celny strzał w kierunku własnej bramki. Tak. Dokładnie dogrywał do De Jonga. No, wspominałeś o tej grze. Leo Messiego, Usman Dembele, podanie między obie. Wrażenie, ostatnią bramkę strzelił Sevilla Edgar Mendes, gracz Alaves 19. Więcej przestrzeni, może rozwinąć swoją niesamowitą szybkość. Oto Usman Dembele też jest szalenie i ruszania się między liniami rywali, pokazywania się na pozycję. Na środek obrony Ronald Koeman, bo nie lubi grać. Zbyt dużo miejsca między strefami, że to już druga tego typu próba. Przy pierwszej świetne zachowanie. Kunde. Jordan, Papu Gomeza, piłki. Joan Jordan, on tutaj też będzie za to odpowiedzialny, odegrał do Papu Gomeza, Papu Gomez nie będzie w meczu Pucharu Króla, a Frenkie de Jong. Cofnął się. Dawał się na grę jeden na jednego, teraz strata Pedriego, blisko linii. On do pełni szczęścia Barcelonie tylko zabrakło wykończenia. Escudero, Papu Gomez. Chyba po 15 minutach gracze Sevilla otrząsnęli się troszkę z tego posiadania Barcelony i teraz to oni absolutnie są stroną dominującą. Krótka wymiana teraz piłki, Papu Gomez. Kompletnie dwie dwa różne bilanse, no bo ten Gomez, zwróć uwagę, Robert, te określenie w stylu bramkarza piłki ręcznej zaczynamy używać coraz częściej. Mówimy tak, tak w przypadku Ter Stegena, w przypadku Noje, ale znów przekłada tę piłkę na lewą nogę i zagrywa w większości przypadków niecelnie. Tak, do momentu aż to po... Strefę przejść próbują w różnych miejscach grać. Wyobrazić, to była jego 27. bramka w roli rezerwowego. Klarowna akcja Barcelony w sytuacji, kiedy Jordi Alba był w stanie, no niepodwajany przez nikogo, spokojnie dośrodkować w pole karne. Gomez, Papu Gomez, Gluk, 3 dla Sevilli, Frenkie, 2 dla Barcelony. Trójkę środkowych pomocników naprawdę może pozwolić sobie na więcej, bo, no bo tutaj to doświadczenie. No... Ci dwie asysty. Ciekawe, że on grając w Sevilli ma niemalże o połowę mniej tych spotkań. Ma... Im bliżej swojej bramki, tym mniej miejsca zostawiają graczom Barcelony. Joan Jordan, świetna akcja. W nowieniu Barcelony bardzo szybki odbiór piłki. Znowu w tej środkowej strefie. Zwycięstwa, 3 remisy i 2 porażki. Ale co ciekawe, 30 minut bez straty gola Sevilla w tym roku od 19 stycznia. Są naprawdę... W 5 minutach. Papu Gomez z rzutu rożnego, zawieszona ta piłka dla Diego Carlosa, ale do ustawienia ruchów do piłki, do podań, a kiedy jest okazja, ruszają do przodu. Sergio Escudero, obrona i Ter Stegena, będzie jeszcze przed przerwą rzut rożny dla Sevilli. No, a trzeba przyznać, że tych odbiorów w środku pola Barcelona wcale dużo dzisiaj nie ma. I to Barcelona musi pracować, żeby tą piłkę odebrać. Ale w pozostałych meczach 6 miał takich okazji, zarówno jako piłkarz, jak i trener, 12. Najlepiej i najpewniej. No i po raz kolejny Dembele, nawet jeśli ogra pierwszego gracza Sevilli, to pakuje się za chwilę w kłopot. Rozciąga teraz koszulkę Papu Gomezowi Sergio Busquets, ryzykując żółtą kartkę. Koszulka jest wytrzymała, to już możemy stwierdzić na pewno, choć w ostatnich 6 meczach 5 bramek graczy z ławki. W ostatnich meczach aż 2/3 bramek strzelonych po przerwie, często zdobywanych w ostatnich minutach. To są też elementy wśród tych najciekawszych meczów. Nogą potrafi zagrywać, nie tylko strzelać, bardzo dokładnie. Papu Gomez odbite miejsca. Messi? Tak, Messi domagał się od gwizdka. Do prawej strony skierowana akcja znów Barcelony, jest Dembele. Jest kącik niepotrzebnych ciekawostek o Messi. Albo nie, bo mamy siebie po kłopotach, po kontuzji. Teraz jest Papu Gomez. Mingueza zatrzymał to podanie Argentyńczyka. Dla Sevilli bardzo prosty środek, ale radzą sobie zdecydowanie lepiej. Artów, bilans 7 zwycięstw, 3 remisy, jedyne Pordero, Dembele, płasko, Diego Carlos tę piłkę wybija. Ale znowu dobrze ustawieni stoperzy Sevilli, nie ma do kogo praktycznie Dembele tej piłki. Jest znaczący. O
Dembele, pracuje cały czas dobrze w obronie. Papu Gomez przeszedł po objęciu prowadzenia, to o czym mówiłeś, ta przewaga w posiadaniu piłki wynikała z też, że oni w końcowej fazie pierwszej połowy bardzo umiejętnie tą piłką gospodarowali. Boiska kradła czas. Zajęło jej to ponad pół meczu. No tak, starając się przypomnieć sobie spotkania, w których oczywiście to nie jest koniec meczu, natomiast do przerwy, w których to Barcelona miała mniej. I znowu Rakitic, Busquets. Natomiast widzieliśmy statystyki po pięciu. Ale piłkę stracił. Barcelona jest, wydaje się, w tym... Szansa dla Barcelony takim zagraniem... troszkę, bo nie tylko El-Nesyri, ale także obaj stoperzy. Teraz Diego Carlos stara się sobie tam tę piłkę ułożyć. Przerywały kontuzje i różnego rodzaju niefrasobliwości Dembele, że to tak... Sytuacja, o której mówiliśmy, to chyba przez nogi trafiona piłka przez gracza Sevilla. Mam wrażenie, że słusznie domagał się Leo Messi od gwizdania rzutu wolnego. Oczywiście o tych stałych fragmentach gry także pod własną bramką. A jednak Papu Gomez... Świetne, pewne uderzenie na bramkę. Oj, radość tych, którzy...